Witam kolegów hodowców. Tu ostatni oblocik gołębi. Jutro koszowanie na Pyrzyce. Gołąbki jeszcze zostaną zakoszowane na Pyrzyce. 450 km do mnie, gołębie młode. Loty oddziałowe już się zakończyły, to jest taki lot dodatkowy, żeby sobie jeszcze weekend przyjemności, że tak powiem, zafundować z przylotu gołąbków. I tu są właśnie na to przygotowywane. Loty gołębi wyszły bardzo fajnie. W 5 lotach 2 razy pierwszy gołąb na oddział. Z ostatniego lotu, właśnie najdłuższego w oddziele, w pierwszej dziesiątce, a nawet 11, było 7 gołębi moich. Pierwszy, drugi, trzeci, w sumie podwójny pierwszy. Pierwszy i trzeci od razu, no bo dwa gołąbki pierwsze były w jednej sekundzie. Dało to ogólnie trzecie miejsce. Jeden lot był w deszczu, w burzy i po prostu gołębie jak przylatywały, to no z wszystkich stron szły i na pierwszym gołębniku niestety siadały w tym samym czasie co na dłuższych pomiarach. No ale trudno, byli lepsi inni. Można było z innych lotów pobić jeszcze lepiej i wtedy być wyżej, a tak z innych się nie pobiło lepiej, no i trudno. Ale trzecie miejsce i zdobyty supermistrz. Także sezon udany. Gołąbków bardzo dużo ukończyło loty. Kilka fajnych gołębi się pokazało. Na przykład takie, co ma pierwszy, trzeci konkurs na oddział. Piąty, siódmy, dziesiąty konkurs na oddział. Nie są to jakieś wyniki na skalę ogólnopolską, gdzie są szalone konkursy i tam trzeba mieć pomału trzy pierwsze, żeby się tam gdzieś załapać. No u nas, ale jest to i tak koeficjent bardzo dobry i super gołębie, które potem lecą w lotach gołębi dorosłych, więc i tak się bardzo cieszę. Także tak to wygląda. Ostatni oblocik. Jutro wkładanie, może uda mi się go nagrać. Jadę wkładać do Knurowa. Tam będą gołąbki wkładane na Pyrzyce. Pojadą na te 450 km i będą walczyć. Muszą się jeszcze młodziaki wykazać. I tak to u mnie wygląda. O, jeszcze sobie mały rozruch zrobiły. O, tu już czekają, idą do nas. O, nasze młodziaki. Pać. No a tu jesteśmy w gołębniku lotowym. No i tutaj młódki, tam sobie siedzi całe statko. Tu już takie głodomorki. Młodziaki. O, takie byczki już są. Po weekendzie będą te gołąbki do wysyłki. O, tu obrastają. Tak wyglądają, także w przyszłym tygodniu młódki są gotowe do wysłania. Tu są młódki po gołąbkach. Nie wiem, czy to nie jest drugi akurat po tej samiczce, która ma roczne 10 konkursów w tym roku. Musiałem w zeszycie zobaczyć, bo one wszystkie poschodziły na ziemię. I że tak powiem, sobie tu biegają. I no to ciężko je wyłapać. Tu jest też taki czarny młódek. Tu rudy. To jest chyba samiczka. To jest chyba po tej samiczce, która 10 konkursów prawdopodobnie, to jest ten. I jej matka miała pierwszy konkurs z rejonu. 3 oddziały.
samiczka, na pewno samiczka. Przepiękna, rewelacyjna jest. Tu z kolei pełny chyba brat to będzie. Młodego, który w lotach gołębi młodych ma 7., 8. i 10. konkurs na oddział. Czyli 3 super konkursy, w sumie 4 konkursy na 5 wkładań, ale 3 wybitnie szpicowe. I to jest pełne rodzeństwo, czy czwarty nawet, 4., 7., 10. 3 takie wybitne konkursy. Kogo by interesowało, to dokładnie na liście mogę sprawdzić. To z kolei młódek po drugiej lotniczce oddziału. O, więc też super pochodzenie. Tu jest jeden z dwóch młodych, on jest rudy. Po siostra razy brat, a to była super lotniczka. A tu jest drugi z tej pary, siostra razy brat. 513 812 854. Pod ten telefon można do mnie dzwonić.